Witam serdecznie w kolejnym odcinku Trójki z Plusem. Naszym dzisiejszym gościem będzie Przemysław Saleta. Przemek jest dawcą rodzinnym. 13 lat temu oddał nerkę swojej córce. Na kanwie jego historii, wspólnie z osobami po przeszczepieniu z całej Polski, powstał projekt pod nazwą Bieg po Nowe Życie. Podczas tego projektu miałem przyjemność poznać wielu wspaniałych ludzi. Miałem też przyjemność poznać troszeczkę lepiej samego Przemka. Muszę Państwu powiedzieć, że Przemek jest niesamowitą osobą, wspaniałym sportowcem, ale najbardziej fascynuje mnie to, jakie ma podejście do życia. I mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym o tym podejściu do życia opowie nam trochę więcej. Dzisiejszy pytający to Damian Królewicz, 10 lat po przeszczepieniu wątroby, młody, aktywny człowiek, który już po przeszczepie rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i te studia z powodzeniem ukończył. Jest wielokrotnym mistrzem świata i mistrzem Europy osób po transplantacji. Drugim prowadzącym jest Jarosław Mazurowski, który jest 15 lat po przeszczepieniu wątroby. Jarek mnóstwo czasu spędza na treningach w basenie i jest między innymi srebrnym medalistą Światowych Igrzysk osób po transplantacji w Newcastle. I trzecim prowadzącym po raz drugi będzie z nami Tomasz Zieliński, który jest 9 lat po przeszczepieniu wątroby. Tomek jest zapalonym biegaczem, skompletował ostatnich 5 medali Orlen Maratonu. Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam już do zadawania pytań. Przemek, jaka była Twoja wiedza na temat transplantologii, gdy dowiedziałeś się, że przeszczep dla Twojej córki to jedyna pomoc, jaką możesz jej zaoferować? Tak szczerze mówiąc, to ta wiedza była żadna. Ja akurat mieszkałem wtedy w Stanach Zjednoczonych, w momencie jak dowiedziałem się o chorobie Nicole i właściwie chwilę po tym już była decyzja, że potrzebny jest przeszczep. Wcześniej tak, no, w ogóle się tym nie interesowałem, też jakoś w mediach taka wiedza mi uciekała albo po prostu jej nie było. Więc no, szczerze mówiąc, nie wiedziałem nic. Przemku, faktycznie, 15 lat temu, kiedy ja przygotowałem się do przeszczepu, wiedza była bardzo mizerna i fajnie, że są takie działania jak Bieg po Nowe Życie, gdzie możemy gdzieś tą społeczną wiedzę na temat transplantologii poszerzać. Mam do Ciebie takie pytanie. Choroba dziecka to choroba całej rodziny. Decyzja, że oddasz nerkę córce, była trudna dla Ciebie? W ogóle nie była trudna i tak naprawdę jakby jedyne obawy, które miałem, to wynikały z tego, czy przejdę badania lekarskie przed przeszczepem, bo nie każdy może też oddać nerkę czy kawałek wątroby, trzeba przejść badania, bardzo takie dokładne badania, jeśli ktoś ma jakąś chorobę, którą może pogłębić brak jednej nerki, no to oczywiście nie dochodzi do takiego przeszczepu, więc to był dla mnie największy stres, bo wiadomo, że wtedy 20 lat sportu zawodowego to nie tylko i wyłącznie samo zdrowie, to jest takie obciążanie organizmu na granicy możliwości i trochę też te badania trwały, więc nie można było tego zrobić tak szybko, bo trzeba było zrobić jakieś dodatkowe badania, tam jeszcze oczywiście wmieszała się to polityka, czy właściwie strajk pielęgniarek i tak dalej, także od momentu do rozpoczęcia badań do przeszczepu to minęło pół roku. Z Jarkiem i z Tomkiem jesteśmy biorcami. Zastanawia mnie, czy u Ciebie jako dawcy zmieniło się podejście do życia, do codziennych problemów po zabiegu? Wiesz co, tak naprawdę jakby nie, z racji tego, że brak tej nerki w niczym mnie nie ogranicza. I tak naprawdę no, człowiek potrzebuje jednej nerki, ta druga jest trochę na zapas i nawet jak masz dwie, to one i tak nie działają równomiernie. U mnie było i tak w miarę równo, bo jedna wykonywała 60% pracy, druga 40%. Zawsze pobierana jest ta, która słabiej działa. Więc jakby tutaj nic się nie zmieniło, natomiast no trochę, ponieważ no były tam przejścia i zdrowotne po przeszczepie i śpiączka i tak dalej, to trochę, to doświadczenie trochę pokazało mi, że należy
korzystać z życia, nie odkładać czegoś, co chcę zrobić na później, spędzać czas z ludźmi, z którymi chcesz spędzać, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, ile mu tego czasu pozostało. Przemku, w sporcie zawsze jest kilku przeciwników. Jeden to na pewno psychika, drugi to przeciwnik. My, osoby po przeszczepie, naszym przeciwnikiem jest choroba, właściwie przed, bo po już jest lepiej. Jak to u ciebie było? Czy sport odegrał dużą rolę w nastawieniu, w powrocie do twojej codzienności? Sport odgrywa dużą rolę w moim życiu cywilnym w ogóle, dlatego że do jakiegokolwiek problemu ja podchodzę trochę jak do takiego problemu sportowego, który po prostu no, trzeba rozwiązać. Sport też uczy pewnej cierpliwości i tego, że nie wszystko da się zrobić od razu. I no, po przeszczepie ja w ciągu 2 tygodni straciłem 17 kilo. I idąc do szpitala ważyłem 110 kilo, 2 tygodnie później wychodząc 93 i byłem bardzo słaby fizycznie. Ale dla mnie, tak szczerze mówiąc, to był jakby pretekst do tego, żeby stworzyć sobie projekt odzyskania formy w ciągu 3-4 miesięcy. Oczywiście no, mi jest łatwiej o tyle, że no, przez całe swoje życie pracowałem nad swoim ciałem, doskonale wiem, jak funkcjonuje, co trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę w ogóle, że takie sportowe podejście do problemów jest dobre. W momencie, kiedy coś się dzieje, to najlepiej to traktować trochę jak wyzwanie, trochę jak przygodę, no i trochę też jak projekt do zrealizowania. Bardzo ci dziękuję. To ważne, ponieważ tak jak mówiłem, my walczymy cały czas. Dużo osób, szczególnie przed przeszczepieniem, walczy. Tak jak kiedyś powiedziałeś, każdy z nas walczy tak, jak przeciwnik mu pozwoli. Tak? Ale też niezwykle ważne jest to nastawienie, żeby nie poddawać się, żeby nie być biernym, nie przyjąć roli ofiary, a stawiać sobie wyzwania, tak jak robią to prawdziwi sportowcy, tak jak właśnie ty. Dlatego to jest niezwykle dla nas ważne, co mówisz, że jesteś z nami. No właśnie, sport jest taki, gdzie no najważniejsza jest głowa, żeby po prostu ta psychika nie pękła ani w trakcie przygotowań, ani w ringu. I tak naprawdę trenując do walki codziennie trzeba pokonywać jakieś mniejsze lub większe trudności. Czasem jest to gorsza dyspozycja, czasem jest to kontuzja. Ja na przykład no, nie przypominam sobie walki, do której bym wychodził i był w pełni zdrowy, bo człowiek zawsze na treningu gdzieś tam przesadzi i jakaś tam kontuzja nieduża zwykle jest, no ale działa adrenalina, więc się o tym zapomina. Natomiast no, warto sobie zdawać z tego sprawę, że nigdy wszystko nie idzie tak, jak pomyślę. Dziękuję. Przemku, dawstwo rodzinne, oddanie energii córce, czy wiązało się ze zmianą stylu życia, upodobań twoich, nie wiem, aktywności sportowej, bo to było w trakcie twojej kariery. Czy mógłbyś nam o tym opowiedzieć? Trochę się wiązało, ale tak szczerze mówiąc, no, zawsze wychodziłem z założenia, że są sprawy ważne i ważniejsze. No, przeszczep nerki był w grudniu 2007 roku, konkretnie 5 grudnia. Ja jakby zacząłem się do tego przygotowywać, w sensie mówię badań, od czerwca. Wtedy też podjąłem decyzję o zakończeniu kariery sportowej, takiej zawodowej. Ale nie była to jakaś trudna decyzja. Miałem wtedy już 39 lat, więc też, no tak jak mówię, no, zdrowie i dobro dziecka było dużo ważniejsze niż sport. Także tutaj to taka i taka drobniejsza jeszcze, bo akurat w momencie, jak był zaplanowany przeszczep, to brałem udział w programie telewizyjnym
No, gwiazdy tańczą na lodzie, coś takiego. A w każdym razie wycofałem się z tego programu 2 tygodnie przed przeszczepem z racji tego, żeby na lodowisku nie złapać żadnego przeziębienia czy infekcji, no bo to wtedy uniemożliwiłem przeszczep, ale tak poza tym to nic nie wymagało to żadnych specjalnych działań. Wiemy, że wejście smoka było inspiracją do twojej drogi zawodowej, jaką przeszedłeś. Co wtedy myślałeś o sztukach walki, ogólnie o sporcie, jakie było podejście? Wejście smoka było przeżywane przez wiele osób. To była wręcz no, taka ogromna fala zainteresowania sportami walki. Ja akurat i sztukami walki. Ja akurat ja urodziłem się we Wrocławiu, ale przyznaję się do Bystrzycy Kłodzkiej. To jest mała miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej. Nie miałem tam możliwości trenowania sportu walki, więc zacząłem tak trenować na własną rękę z gazet, bo to oczywiście czasy przed internetem. I zainteresowałem się też kickboxingiem z racji tego, że akurat w 1985 roku Piotrek Siegoczyński zdobył tytuł mistrza świata w kickboxingu, o tym zrobiło się głośno. Mnie zawsze interesował sport, a nie sztuki walki, nie ta duchowa strona tych sztuk walki. I zapewne taką, no jak każdy młody chłopak, chciałem być najsilniejszy na świecie. No, byłem bardzo słaby i bardzo szczupły, wręcz chudy, więc no, trzymałem się tej pasji. Przemek, wtedy na początku myślałeś, że sport może być całym twoim życiem, kiedy właśnie zacząłeś się inspirować sztukami walki? Może jeszcze przed SKK Politechnika Warszawska, czy w trakcie? Jak to było u ciebie? Właściwie to ja nie miałem jakiegoś takiego bardzo konkretnego pomysłu na życie. Poszedłem na studia do Warszawy na SGH, czy wtedy SGFIS, na handel zagraniczny. Dlatego, że byłem dobry z matematyki, z języków, no historii można było się nauczyć. Mówię to w kontekście egzaminów wstępnych. Natomiast wybór Warszawy na miejsce studiów był spowodowany tym, że w Warszawie był najmocniejszy klub kickboxingu, właśnie SKK Politechnika Warszawska. Tam między innymi trenował Siegoczyński, trenerem był trener kadry Andrzej Palacz. Więc tak sobie pomyślałem, że równolegle z rozpoczęciem studiów rozpocznę również treningi w klubie. Z tym, że no tak, ja nie miałem prawa marzyć o tym, że sukcesy jakoś tak będą duże i przyjdą szybko i sport stanie się moim życiem. Natomiast no, w ciągu następnych 2 lat te osiągnięcia były już na tyle duże i przejście na zawodowstwo w kickboxingu i tytuły mistrza Europy, później rok później mistrza świata, że wiedziałem, że studia ekonomiczne to nie są dla mnie i na pewno moją pasją jest sport i to jest to, co chcę robić. Aczkolwiek również miałem świadomość tego, że no sport nie jest takim zawodem, który możesz uprawiać całe życie, w związku z tym no jednak sporo czasu poświęcałem na naukę, choćby język. Przemku, słuchaj, niesamowita postać, Bruce, niesamowicie urzekł wszystkich chyba w tym okresie, ale jeszcze jakbyś wybiegł pamięcią przed, jak byłeś małym dzieckiem. Czy myślałeś o tym, żeby zostać kimś innym niż sportowcem, na przykład strażakiem, kierowcą samochodu rajdowego lub coś tego typu? Nie, nawet nie jestem w stanie rozwinąć tej odpowiedzi, bo nie przypominam sobie żadnych dziecięcych marzeń, takich przynajmniej zawodowych. Kowbojem chciałem zostać, bo dużo czytałem na ten temat. Westerny, tak, to był ten okres, kiedy westerny były na topie, tak, też chciałem zostać cowboyem. Książki Prawnica i tak dalej, i Karola Maja. Tak. Winę tu, podstawa tego okresu.
Po przeszczepie rodzinnym wróciłeś jeszcze do zawodowego sportu. Czy było to duże wyzwanie, czy coś sprawiło więcej problemów w przygotowaniu niż wcześniej? Nie odczuwałem żadnej różnicy i tak szczerze mówiąc do dzisiaj, no, ja dosyć dużo trenuję i nie odczuwam żadnej różnicy. Zresztą nawet no, jako dawca to dostajesz zalecenia, no, żeby zachować zdrowy rozsądek. Więc tak szczerze mówiąc, no to jakby inaczej trenuję, ale wynika tylko i wyłącznie z wieku i z tego, że z wiekiem no, człowiek wolniej się regeneruje, więc trzeba być ostrożniejszym, natomiast braku nerki nie odczuwam w żaden sposób. Przemek, chciałbym Cię zapytać o Twoje autorytety sportowe, życiowe, jedna, może więcej osób, jakbyś chciał nam coś opowiedzieć, podzielić się. Największym autorytetem dla mnie jest mój ojciec i też jakby jego zachowanie i podejście do życia czy problemów zacząłem doceniać dopiero no, parę lat po tym, jak już wyprowadziłem się z domu. Chociaż się akurat wyprowadziłem dosyć szybko, bo mając lat 18. I to, co mi w nim imponuje, to przede wszystkim spokój, to, że waży i słowa, i czyny, i uważa, że no, trzeba z tym uważać, bo no, słów i rzuconego kamienia się nie cofnie i bardzo spokojnie podchodzi do jakichkolwiek trudności, tak analitycznie. I wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu nawet podświadomie się na nim wzorowałem. Natomiast jeśli chodzi no, nie wiem, o sport, no, to jest iluś pięściarzy, którzy mi się podobali, ale tak, żebym się na kimś wzorował, to raczej niespecjalnie. Przemku, sport to sukcesy i porażki. Jaki był twój największy sukces, który sprawił ci najwięcej satysfakcji? Na pewno to były dwie walki, jeśli mówimy o sporcie. Pierwsze to zdobycie zawodowego mistrzostwa świata w walce z Tomem Hallem w czerwcu 90 roku w Sopocie, w Operze Leśnej. Był to w ogóle pierwszy zawodowy tytuł zdobyty przez Polaka w Polsce, a drugi to w boksie Mistrzostwa Europy w 2002 roku i to był też pierwszy zawodowy tytuł Mistrza Europy w boksie. Przemku, ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Wyjście na ring bokserski wiąże się z olbrzymią adrenaliną. Po zejściu z ringu, jak potrafisz ją, nie wiem, uspokoić organizm? W jaki sposób tą adrenalinę zminimalizować? Masz jakiś sposób na to? Wiesz co, to chyba schodzi samo. Człowiek sobie nie zdaje sprawy i chyba nie do końca jest w stanie kontrolować. Ja przypominam sobie swoją pierwszą walkę o tytuł w boksie, o mistrzostwo Florydy. To była moja chyba siódma czy ósma walka. I w Tallahassee na Florydzie. I wygrałem ją na punkty, 12 rund. Nie mogłem spać po walce, no bo cały czas we mnie kipiały emocje. Wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy z powrotem do Miami, to jest 8 godzin drogi, w ogóle nie czułem zmęczenia i w ogóle nie czułem jakiegokolwiek bólu mięśni i tak dalej. Natomiast jak poszedłem spać, to spałem bez przerwy 12 godzin, co dla mnie to jest jakiś rekord świata, a jak się obudziłem, to bolały mi mięśnie, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. Także no, organizm ludzki tak funkcjonuje, to musi to zejść samo. Ja chciałbym zapytać, czy jest jakiś twój największy przeciwnik, rywal, kto sprawił ci najwięcej problemów, zapadów w pamięć, jakąś techniką zaskoczył? Utkwiła mi w pamięci walka z Karlem Williamsem. Karl Williams to taki był. Jest dwóch Karlów Williamsów. Jeden walczył nawet do Mistrzostwa Świata z Mike'em Tysonem,
ale ten drugi jest znacznie słabszy. W momencie jak z nim walczyłem, miał rekord bodaj 13 wygranych, z czego 11 przed czasem, więc tak mocno bijący, ale miał też 11 przegranych. Teoretycznie miała być to łatwa walka. Z tym, że ja byłem 3 tygodnie po walce z trzykrotnym mistrzem świata Denisem Andrewsem o tytuł WBC International, którą wygrałem na punkty, ale przepłaciłem to no, taką dosyć poważną kontuzją, bo miałem popękaną lewą kość policzkową, uszkodzony nerw w twarzy. Z tym, że no już wcześniej miałem zobowiązanie, że stoczę ten pojedynek, poza tym utrzymywałem się wtedy tylko i wyłącznie z boksu, no i teoretycznie Williams miał być łatwym przeciwnikiem. No w momencie, gdy wszedłem na ring, no okazało się, że Williams był naprawdę w bardzo dobrej formie. Pierwsze 2 rundy wygrałem bez problemu, po prostu byłem technicznie dużo lepszy, a potem po prostu wszystko siadło. Także przez następne 4 rundy to zadałem naprawdę niemal kilka ciosów. Odnowiło mi się takie bardzo głębokie rozcięcie wargi do szycia. Oczywiście ta kość policzkowa spuchła. I szczerze mówiąc, no, wyglądało na to, że przegram przed czasem. No i to było takie, pamiętam, że wróciłem do narożnika i poszukałem jakiejś motywacji w sobie. To była taka sytuacja, gdzie ja byłem wtedy 5 na świecie, 5 zawodnikiem w rankingu światowym. Natomiast no Williams był nikim i taka przegrana z Williamsem by mnie wyrzuciła w ogóle z rankingu. I znalazłem tą motywację w córce, która urodziła się 2 miesiące wcześniej, więc też tak no, walczyłem nie tylko dla siebie, ale też dla rodziny, czy żeby utrzymać rodzinę. I wygrałem kolejno rundy 7, 8, 9, 10. Miałem go na deskach i całą walkę wygrałem na punkty. I ten pojedynek nauczył mnie bardzo dużo. Nauczył mnie przede wszystkim, że nie można się poddawać, bo przy parciu do ściany czasem okazuje się, że mamy dużo więcej sił niż by nam się wydawało. Okej, super, dziękuję bardzo. Przemek, próbowałeś różnych dyscyplin sportu. Czy było coś, co sprawiało ci jeszcze tyle frajdy, co boks? Chyba nie. Jednak tak mówiąc szczerze, jeśli... No ja lubię adrenalinę i na pewno moją pierwszą miłość sportową był kickboxing, ale największą boks. Natomiast no, w momencie, kiedy już skończyłem karierę sportową, no, też szukałem jakichś innych wyzwań. No trochę dla zabawy, trochę jako uczenie się czegoś nowego i na przykład no, odkryłem wyścigi motocyklowe. Przez parę lat ścigałem się na motocyklach. Ale szczerze mówiąc, adrenalina w momencie, kiedy wchodzi się do ringu, jest nieporównywalna z żadnym innym sportem. Czy był taki rywal gdzieś w twojej karierze sportowej, z którym bardzo chciałeś walczyć, ale nie udało się tego zorganizować? W kickboxingu był taki rywal Denis Aleksy. On był mistrzem świata innej organizacji, natomiast no to były lata 90. i kwota, której chciał za walkę, 70 tysięcy dolarów, była wtedy no, na polskie warunki niewyobrażalna, w związku z tym do tej walki nie doszło. Drugim rywalem w boksie był Andrzej Gołota, no ale w końcu stoczyliśmy tą walkę, oczywiście już poza swoimi najlepszymi czasami, ale mieliśmy walczyć w sumie 3-krotnie, najpierw w 2000 roku, później w 2005, no i w końcu walczyliśmy w 2013. Ja mam pytanie odnośnie obozów, które organizujesz. Chciałbym zapytać, czy każdy może wziąć w nich udział, czy są jakieś ograniczenia jako osoba po przeszczepieniu wątroby, no tutaj sport kontaktowy.
raczej ciężko jest, ale mam pytanie, czy można wziąć udział i nauczyć się technik podejścia do tej dyscypliny sportu, do sztuk walki? Tak, do mnie na obozy przyjeżdżają totalni amatorzy. Ja nie pracuję z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się sportami walki czy boksem. I szczerze mówiąc, uważam, że boks jest naprawdę super sportem takim, żeby zachować sprawność, zbudować wytrzymałość, siłę, a przy tym też zbudować charakter i zyskać pewność siebie. Nie trzeba sparować, nie trzeba walczyć. Jest to sport, który rozwija właśnie nie tylko ciało, ale też charakter. I tak naprawdę nie ma jakichś specjalnych przeciwwskazań. Dla mnie ważne jest, żeby ktoś pracował przez całą rundę i pracował w tempie na miarę swoich możliwości. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy w ciągu rundy zada 10 ciosów, czy 300, jeśli daje z siebie wszystko. I no miałem najcięższy facet, który był u mnie na obozie, ważył ponad 180 kilo, więc i dawał sobie radę. Znaczy na początku sobie nie dawał, ale pod koniec już sobie dawał, więc to jest naprawdę, naprawdę super sport dla każdego. So, tutaj myślę, że charakter wojownika i ta dyscyplina to na pewno też pomaga i w codziennym życiu i w walce z chorobami przede wszystkim. Wiesz co, boks jest takim sportem, który dosyć szybko przynosi efekty z racji tego, że pracuje się w systemie interwałowym. 3 minuty pracy, minuta przerwy. Przy tym 3 minuty pracy na jakąś żeby, tak jak mówisz, żeby pracował przez całą rundę i buduje charakter, nawet taka bezkontaktowa wersja boksu, no bo palą cię barki, nie masz siły, a do końca rundy jest jeszcze pół minuty i musisz pracować. Także to jest naprawdę super sport. Okej, dziękuję bardzo. Przemek, wiemy, że jesteś po operacji kręgosłupa. Jak się masz, powiedz, czy szybko wracasz do formy? Wiesz co, wracam do formy, aczkolwiek wracam do formy w bólach, z racji tego, że jednak ten kręgosłup został usztywniony. W tej chwili te wszystkie mięśnie z tyłu się są w trakcie przebudowy. To znaczy, no jak jedna rzecz jest wyłączona, no to jakby inna część ciała przejmuje pewne funkcje. I nawet jeśli już w dużym stopniu odbudowałem mięśnie nóg i pośladków, no to ciągle jeszcze te mięśnie nie mają takich zdolności regeneracyjnych. No ale tego nie przeskoczę. No, ból jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Także trenuję, a ważne jest jeszcze to, że tak naprawdę mam rok na to, żeby odzyskać pełną sprawność, bo potem już się z tym nic nie da zrobić. A ja miałem taki dosyć mocny niedowład prawej nogi i jeszcze prawa łydka nie funkcjonuje tak, jak powinna, więc zostało mi kilka miesięcy na to, żeby tą sprawność odzyskać, więc po prostu muszę trenować, nie mogę leżeć i czekać, aż się samo wszystko zrobi. Pomijając już jakby kwestię tego, że dla mnie brak treningu jest gorszy, dużo gorszy niż ból. Trzymamy kciuki za tę formę. Ja jestem ciekawy, co myślisz o treningu EMS. Widziałem jakiś czas temu taki trening na worku przeprowadzałeś. Czy jest to dobra opcja jako trening uzupełniający? Na pewno tak. Można bardzo mocno pobudzić mięśnie bez obciążania aparatu kostnego czy ścięgiem. Ja akurat właśnie wykorzystywałem na samym początku do odbudowy mięśni nóg, wykorzystywałem ten trening EMS, no bo nie mogłem robić przysiadów z ciężarami, a tutaj robisz przysiady jakby z, na przykład przysiady z obciążeniem własnego ciała, natomiast mięśnie pracują tak, jakbyś dźwigał setki kilogramów, więc widziałem, to działa.
Przemku, sport i sukces to przede wszystkim psychika. Chciałbym cię zapytać, jak myśli zawodnik przed wejściem na walkę trenując? Podczas treningu i przed wejściem, co masz w głowie takiego? To chyba mnie trochę się zmieniało. Ja jakby doszedłem do czegoś takiego, że dla mnie nawet nie najważniejsza jest grana, tylko to, żebym dał z siebie wszystko i miał możliwość dania z siebie wszystkiego. Też wygrana, przegrana, trzeba mieć trochę taką perspektywę. To jest tylko i wyłącznie sport. Jeśli w treningu i w ringu dałeś z siebie wszystko, to nie możesz mieć do siebie pretensji, nawet jeśli przegrasz. Ja wchodząc do ringu, to właściwie już nie mogę się tego doczekać. I bardzo lubię ten etap treningu do walki, kiedy wszystko się planuje, a potem najgorszy dla mnie to jest ten ostatni tydzień przed walką, kiedy tych treningów jest mniej, żeby złapać świeżość, jest dużo takich obowiązków medialnych i wtedy już po prostu nie mogę się doczekać tego, żeby wejść do ringu. Ale jak myślisz o swoim przeciwniku, to co wtedy myślisz? Wiesz co, znaczy tak, no ze sportowego punktu widzenia, jeśli przygotowuję się pod kątem jakiegoś tam przeciwnika, no to wymyślamy jakąś taktykę, podpatrujemy, gdzie jest jakaś luka, jakie błędy popełnia i po prostu no chcę jakby to wykorzystać. Natomiast nie traktuję tego w żadnych kategoriach osobiście i wręcz właściwie ktoś, kto sprawia sympatyczne wrażenie, to lepiej mi się z nim boksuje niż z kimś, kogo bym nie lubił. Myślę, że wynika to z tego, że jestem wtedy bardziej rozluźniony, a nie spięty i chcący uderzyć na siłę. No to bardzo ciekawe, co mówisz. Dziękuję. Przemku, sport to wyznaczanie sobie celów. Kiedy po raz pierwszy pomyślałeś o tym, że możesz zdobyć tytuł mistrzowski? Marzyłem o tym od samego początku i te marzenia były jakimś takim celem odległym, ale tak naprawdę no, wyznaczałem sobie te mniejsze cele. No, tym bardziej, że no, ja zacząłem trenować kickboxing w SKK Politechnika Warszawska, mając skończone 18 lat, więc tak dosyć późno. I wprawdzie byłem przygotowany fizycznie, no ale rękawice bokserskie miałem na rękach po raz pierwszy w maju 87 roku. Ale dzięki temu, że byłem dobrze przygotowany fizycznie, więc te sukcesy przyszły dosyć szybko, bo półtora roku później zostałem amatorskim mistrzem Europy, a 2,5 roku później mistrzem świata. Natomiast szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie takiego przełomowego momentu, kiedy pomyślałem, że mogę zostać mistrzem świata. Na pewno od początku o tym marzyłem, natomiast no, też tak przystawałem do rzeczywistości, w związku z tym no, nie bardzo wiedziałem, czy jest to możliwe, czy nie, i tak brałem jedną walkę naraz. Najpierw chciałem wygrać pierwszą walkę, później pierwszy turniej, później mistrzostwo Europy i wtedy dopiero chyba jak celem stało się mistrzostwo świata. Jestem ciekawy, czy masz jakiś sposób, aby motywować się przed strachem, jakieś specjalne ćwiczenia, rytuały? Pytam, ponieważ jest to ważne w życiu codziennym, w radzeniu sobie z problemami. Czy masz jakiś szczególny sposób, w jaki sobie radzisz? Wiesz co, ja w ogóle miałbym problem z tym, żeby powiedzieć, że czegoś się boję i raczej jeśli się boję, to o najbliższy. Natomiast no, łatwiej mi będzie się odnieść przed jakby do walk. Ja na przykład
jakby zrobiłem to podświadomie, ale później też czytałem, jest taka technika wizualizacji sukcesu. Ja sobie wyobrażałem na przykład, jak wygrywam walkę i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie był chyba sposób na walkę ze strachem, bo tego strachu to po prostu nie odczuwałem. Natomiast uważam, że w boksie, gdzie decydują ułamki sekund, ja nawet jak sobie nie trenujesz, tylko jak sobie w głowie wyobrażasz pewną technikę, przykładowo, nie wiem, że ktoś zadaje ci jakiś cios, a ty wykonujesz taką obronę i kontrujesz, to wydaje mi się, że to nawet w podświadomości wytwarza pewne synapsy i potem w trakcie walki szybciej na taką sytuację reagujesz. Myślę, że to do podobnego się odnosi elementu, kiedy grałem w piłkę, nagrywano filmiki i przedstawiano mnie, czy tam zawodnika danego w sytuacjach, kiedy z kimś wygrał pojedynek, odebrał mu piłkę i w ten sposób też taką pewność siebie budował. Przemku, droga do mistrzostwa jest długa i ciężka. Jak sobie radziłeś, gdy przychodziło zwątpienie, jak się podnosiłeś po porażkach? No wiele razy były jakieś tam ciężkie momenty, natomiast ja długo nie przegrałem. Tak naprawdę w kickboxingu nie przegrałem żadnej walki, później przeszedłem na boks zawodowy i w boksie, no niejako na własne życzenie, no ale przegrałem w każdym razie chyba piątą walkę. No i w głowie pojawiło się wiele wątpliwości, czy ja rzeczywiście się nadaję do tego sportu, czy nie powinienem był zostać przy kickboxingu. I po prostu ustaliłem sobie cel, następna walka. No jeśli ją wygram, no to walczę dalej. I jeśli przegram, no to rezygnuję z boksu i wracam do kickboxingu. Ale wygrałem tą następną walkę, a potem też nabrałem pewnej perspektywy właśnie, że to jest tylko i wyłącznie sport. Nie do końca można to traktować w takich kategoriach być albo nie być i bardzo sobie z tego zdawać sprawę. To też zdejmuje bardzo dużo ciśnienia z człowieka. Przemek, sport wymaga poświęcenia, rezygnacji z wielu rzeczy. Co daje w zamian? Satysfakcję, przede wszystkim satysfakcję, ale oczywiście nie tylko. No, jeśli sport staje się twoim zawodem, no to robisz to, co kochasz robić i zarabiasz przy tym pieniądze. Przy okazji, no ja zawsze, często przede wszystkim dzieciakom na różnego rodzaju spotkaniach powtarzam, że nie każdy może zostać mistrzem świata, ale każdy ze sportu może się czegoś nauczyć. Jeśli masz oczy szeroko otwarte i chłoniesz tą wiedzę, to naprawdę zdobywasz doświadczenia, które jest zastrzeżone dla niewielu osób. Możesz zobaczyć i zwiedzić kawał świata i generalnie przeżyć przygodę życia. Ciężka praca czy talent? Co jest ważniejsze w drodze na szczyt? Czy któryś z tych czy byś wyróżnił, czy postawiłby się na równi? Ciężka praca jest ważniejsza od talentu. Ja widziałem wiele talentów, które zostały zmarnowane, bo nie były poparte ciężką pracą. I widziałem też zawodników, którzy naprawdę nie mieli talentu, ale ciężką pracą i charakterem zdobywali tytuły. Także ciężka praca, można odnieść sukces bez ciężkiej pracy, ale nie można się na topie utrzymać. Mógłbyś doradzić osobom po przeszczepieniu bądź przed, które zmagają się z chorobą o strony psychicznej? Co mógłbyś podpowiedzieć jako zawodnik? Że każdy ma cięższe dni. I czasem po prostu trzeba zacisnąć zęby i je przytrzymać po to, żeby było lepiej. Czyli minie, tak? To też minie. No wszystko mija, tak naprawdę. Wszystko mija. Wspaniale, dziękuję.
Dziękujemy, Przemku. Ja mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, tak na koniec. Ostatnio rozmawialiśmy przez telefon i zastanawiałem się nad tym, czy zobaczymy Cię jeszcze na ringu, czy planujesz jeszcze, żeby wejść na ring jako sportowiec i jeszcze zaprezentować się. To jest, myślę, bardzo ciekawe dla naszych widzów. Nie, no ja już 50 lat pomijam to oczywiście jeszcze do słupa i tak dalej, aczkolwiek na pewno w jakichś takich, nie wiem, walkach charytatywnych w szczytnym celu bardzo chętnie. Rozumiemy. Cieszymy się, że jesteś dalej gotowy. I trzymamy dalej kciuki, szczególnie za ten kręgosłup, Przemek, żeby jak najszybciej udało się pokonać te wszystkie trudności. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, przede wszystkim zdrowia i nie tylko ze względu na latającego wokół koronawirusa, ale przede wszystkim ze względu na to, że powinniśmy być zdrowi, szczęścia i spędzenia czasu z najbliższymi, oczywiście z tymi, którymi możecie, żeby nie łamać kwarantanny. Bardzo dziękujemy, Przemku. To ja będę powoli kończył. Dzisiaj naszym gościem był Przemysław Saleta. Przepytywali go Damian Królewicz, Tomek Zieliński i Jakub Mazurowski. Jak zwykle proszę Was, podrzućcie kilka pytań, jakichś ciekawych spostrzeżeń. Również dołączam się do życzeń, o których przekazał Wam Przemek. Dużo zdrówka, dużo spokoju na te święta nadchodzące. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Bardzo Wam dziękujemy. Przemku, jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całej ekipy. Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się, na razie.